zaczynał od skoku. Także tu wielu ma rzeczywiście znakomity, a wracając do siatkarzy, Kanicki, Majtyka, no ja akurat na piłkarzach się nie znam, ale rzeczywiście... Proszę Państwa, pół metry Gębiego już prawie za nimi. Mamy czołową grupę zawodników, ale z ostatnich informacji z trasy wynika, że będą ci najlepsi przybiegali samotnie, więc za kilkanaście minut będziemy witali najlepszych zawodników pierwszego wielomiejskiego biegu pokoju i przyjaźni. W tym upale to dla nich naprawdę wyzwanie szczególne. Czekają na nich nagrody. Jeden ze sponsorów dzisiejszej imprezy jest firma Strabag, dzięki której powstaje przepiękna obwodnica tego miasta. My mamy naprawdę czym się pochwalić, jeśli chodzi o Bieloń, i miejmy nadzieję, że ten bieg w latach na następnych będzie jedną z najpiękniejszych, najważniejszych imprez biegowych, imprez sportowych, lekkoatletycznych. Nie tylko w tym mieście, w tym regionie, nie tylko w województwie, ale jestem przekonany, że także i w całym kraju. Ale przecież dzisiejsza frekwencja na tym biegu świadczy już o tym, że rzeczywiście ogromne zainteresowanie. Myśmy tu mówili 300 zawodników na starcie, to rzeczywiście jak na pierwszy bieg Tomku 300 zawodników, to jest rzeczywiście znakomita ilość, a więc z szansami na to, że w następnych latach ten bieg stanie się tak popularny jak bieg warszawski czy wiele innych biegów, że będą tu startowały tysiące naszych zawodników. Ale proszę Państwa, ja już nie będę tutaj przeszkadzał redaktorowi Zimowkowi. Ja jeszcze raz ponawiam swoją prośbę. Spotykamy się przyszłą sobotę na ulicznym kryterium, które, tak jak mówiłem, również było organizowane w 1968 roku po raz pierwszy z okazji wybuchu wojny pod hasłem Nigdy więcej wojny. A więc zapraszamy i zostawiam z mikrofonem redaktora Zimowka. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, jest bardzo gorąco, pamiętajmy o naszych dzieciach, poczekiwaniu na zawodników, troszkę do cienia, bo wyjmijmy jakieś czapeczki. Pan tak długo trzyma tę butelkę w ręku, ona już jest zagrzana, lepiej ją szybciej wypić. O, i mamy już, proszę Państwa, mamy już pilota. Mamy już pilota, co oznacza, że biegną szybciej w ogóle niż tutaj przewidywaliśmy. Proszę Państwa, szykuje nam się tutaj fantastyczny rezultat. Mamy pierwszego zawodnika. Proszę zobaczyć, jaka przewaga. To będzie bardzo dobry rezultat, bardzo dobry czas. Sędziów już prosimy, by byli blisko mety. O, proszę Państwa, ku naszemu zaskoczeniu biegną szybciej niż przewidywano. 30 minuta biegu. Naprawdę bardzo dobry czas, bardzo dobry rezultat. Witajmy za chwilę pierwszego zawodnika. To jeszcze wprawdzie kilka chwil i kilkaset metrów do pokonania ostatniego odcinka 10-kilometrowego biegu, ale za chwilę na placu Legionów po drugiej stronie będziemy widzieli kolejnych zawodników. Warto było zostać. Witamy ponownie tę miłą parę kibiców. Zakupy drobne, a teraz brawa. I już widzimy, proszę Państwa, piloci. I za chwilę będziemy mieli pierwszego zawodnika na mecie. 10 km po pale. Już to widzę. Samotny biegacz. Jaki wspaniały obraz, proszę Państwa, w tym upale. Rozgrzany asfalt. Buty niemal lepią się do tego asfaltu. Ale lekko w pełni sił. Pierwszy biegacz jest już na mecie. I naprawdę wielkie brawa. Proszę Państwa, niech słyszy. Witamy tego zawodnika na mecie. Chwila odpoczynku, gratulacje.
Bardzo dobrze.
i jeszcze wykrzesane siły na ostatnich metrach. Zatrzymują stopery uśmiechnięci, zadowoleni. Za chwilę będą już naprawdę w pełni sił. Są dobrze przygotowani, wytrenowani. Po drugiej stronie placu Legionów pojawiają się kolejni zawodnicy. Robią taką rundkę i tutaj kolejny. Dziewczyna, pierwsza kobieta, proszę Państwa. Wielkie brawa. Nogi niemal do nieba, tak długie, a serce tak wielkie do biegania, jak plac Legionów. Wielkie brawa. Za chwilę tutaj porozmawiamy. Porozmawiamy z najlepszą kobietą w tym biegu. Marina jest z Ukrainy. Twój rodak Paweł Berecki wygrał ten bieg. Jesteś najlepszą kobietą w jakim czasie? Jaki czas? 36 minut, więc witamy Marinę z Ukrainy. Wielkie brawa dla Mariny, najlepsza kobieta w tym biegu z Ukrainy. Proszę zobaczyć, jak fantastycznie tutaj przygotowana i także chwyta kubek z wodą, by się posilić. Thank you.
chociaż też w pewnych momentach odsuwa mikrofon. Odpocznij, odpocznij, nie zmuszajmy się do wysiłku. To jest
szukają kawałeczka cienia, woda, nogi do góry, kładą się na rozgrzanych chodnikach, na rozgrzanej ulicy, opowiadają. Thank you.
Warszawskie z Urzędu Miejskiego. Łączna pola nagród, przewyższa pole nagród na turnieju Iwledońskim. Proszę Państwa, to 14 400 zł, ale już burmistrz wykazała pierwszej marynarki i już się wydaje polecenia. W przyszłym roku pola będzie jeszcze zwiększona i będziemy ją liczyli na pewno w wielokrotności tej pierwszej sumy przeznaczonej na pierwszy bieg pokoju i pojednania w Mieluniu. Yeah.
Patyk, pseudonim Patyk, bo obojętne co to znaczy, przy kokosie czekają na ciebie znajomi. I brawa dla 251 numeru startowego. Lazurowe niebo, lazurowe oczy, szczęśliwa do granicy wytrzymałości. No wielkie brawa dla pani. O 18, proszę Państwa, dekoracja dla najlepszych w klasyfikacji generalnej. Także będziemy nagradzali najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Przypomnę, że nagrody będzie wręczał Mariusz Blasły. Dzisiaj przy tej ulicy, przy Placu Legionów w sali wystawowej otworzył właśnie wystawę ze swoimi pamiątkami. Będziecie mogli Państwo oglądać najwartościowsze zdobycze medale Mariusza Blasłego, mieszkańca przecież Wielunia, właśnie tu w Wieluniu. Proszę Państwa, mówiłem, że na tym biegu nawiązują się przyjaźnie. Oto pani Paulina, brawa dla pani Pauliny, ukończyła ten bieg, no i szuka narzeczonego. I podeszła do mnie i mówi, proszę pana, mam kłopot, zginął mi chłopak. Przebiegłam 10 kilometrów, a nie ma mojego chłopaka. Paulina, nie ma się, moja ręka może nie jest tak dobra jak chłopaka, ale rozwieje się. O, i to jest właśnie sygnał. Trzymajcie się z Potębic, przyjechali do Wielunia. No i okazuje się, że choć się na chwilę zagubili, to już są złączeni, są razem, szczęśliwi, ale narzeczony wystartuje za rok w kolejnym biegu i będzie to bieg narzeczony. Właśnie tacy ludzie z charakterem, z pomysłem, z inwencją.
rozmowy, szukamy cienia, a to teraz grupka. Grupka zawodników i wielkie brawa. O, to chyba pani tutaj piękna. Wielkie brawa, ostatnie metry z dzieckiem na rękach. Wielkie brawa dla pani, wielkie brawa dla kolejnej pani. 30 zawodników jeszcze jest na trasie. Przemoczony tam do suchej nitki, pot, woda, ale wiecznie. I 28 zawodników jeszcze na trasie biegu. W perspektywie widzę kolejnych dobiegających. Wielu uczestników startowało już w innych imprezach biegowych, ale są tacy, którzy po raz pierwszy mierzyli się z własnymi siłami. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo wszystkim kibicom. Tak to jest z uczestnikami tej imprezy. Rozpoczyna się koncert życzeń. Jeden z uczestników chciałby pozdrowić żonę, tak? Ale zgubił pan żonę, bo już tu mówiliśmy narzeczone wszystkim do żonej piśmy, a pan? Myślę, że chyba pojechała po sobie. Pani Jadu, gdzie jesteś? Pozdrawiam te serdecznie. Tak zmęczony, że nie widzi żony, widzi tylko słońce, czarną ścianę, o tym wykańczającym przez momenty biegu. A teraz wielkie brawa. 219 numer startowy. Proszę zobaczyć, jak ładnie tygnęła, jak ładnie ukłoniła się, jakby to była szkolna akademia. Za chwilę miała powiedzieć pierwsza, to przebiegła przez 10 km. I to naprawdę, naprawdę w fajnym tempie. Jeszcze 25 zawodników na trasie. Proszę Państwa, jest nas coraz więcej. To może stoją oto osoby, które kończy bieg teraz z głośnymi brawami. To wielkie brawa specjalnie dla pana. Zielona opaska, opaska nadziei, poranej świata, ostroga, ból pięty, ale nic się nie stało, także i łyżka. Będzie wszystko dobrze, jutro będzie pan skakał naprawdę zupełnie poprawnie. Myślałem, że będę pana kolegą, a pan do mnie mówi wujku, no trudno. Z klubu sportowego Leniwiec, kolejny biegacz, ale wcale nie leniwy tempem do biegu na metę dzisiejszego biegu. Fontannie nie kąpało się jeszcze tyle osób w Wieluniu. Burmistrz miasta Paweł Kraca wydał zezwolenie. Można kąpać się w fontannie. Można kąpać się w fontannie do godziny 18, ale tylko w strojach sportowych. Tylko w strojach sportowych. To jest, proszę Państwa, na to proszę szybko założyć spodenki. Brawa, brawa dla tej oto kobiety. 14 numer startowy ze słuchawkami. To zapytamy, czego słuchałaś na trasie? Brawa, uciszyłem, ja się to może przytrzymam, potem się tak odsuwasz i boję się, że mi się nic nie stało. Który to taki jest? Pierwszy biegający. Fontnowa, to niedaleko od Wielunia. Naprawdę myślę, że pokonasz kiedyś trasę Fontnową, to jest Wieluń. I to będzie taki maraton naprawdę, naprawdę wymagający. Co, pan? Miłośniczka biegania, ale miłośniczka także mocnych, rokowych rytmów, rytmy pomogły na trasie
się przyznała i maszerowała przez jakiś czas, to ukończyła i proszę zobaczyć, w jakiej fajnej formie. Już podchodzę do komisji sędziowskiej, jeszcze raz sprawdzimy, ilu zawodników jeszcze jest na trasie.